Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i dziś widzimy się w grze o jakże nietypowym tytule Omno. No i cóż, mogę wam powiedzieć tyle. Gry nie znam, ale jak zobaczyłem po prostu na Game Passie jej prezentację, stwierdziłem, zapowiada się super, muszę to zainstalić, muszę to ograć. No więc, oto tu jestem. Zainstalowałem, pierwsze uruchomienie, no i widzimy się właśnie w tym momencie wspólnie. Muszę powiedzieć jedną rzecz. Mało która gra robi takie wrażenie po prostu już przy pierwszym uruchomieniu. A ta muzyczka, taka... Nie wiem, czemu przypomnę mi trochę Oriego, jeśli chodzi o takie nuty, te klimaty. Zresztą wsłuchajcie się nawet. Ja przez chwilę będę cicho. Mam nadzieję, że usłyszycie, o co mi chodzi. No, tak więc. Zobaczymy, jak będzie. Może okaże się super, może będzie niewypałem. A póki co klikam New Game. Jak widać, niestety nie ma języka polskiego. I tak, zaczynamy niestety. Z tego, co widzę, kursor będzie latał po ekranie. Wiesz tak, próbuję zacząć przynajmniej od sterowania klawiaturą myszą. Później może przerzuć, co się napada. Bo tak, mam go pod ręką. Ale jednak wolę zacząć od tego wszystkiego i... No i co my tu mamy? Okej, okay, to jest główny bohater, to akurat już zauważyłem z trailera. No i tak, leży tutaj, nie wiadomo o co chodzi, tajemnicza amnezja pewnie, znając życie. Ale dobra, starczy takich śmieszków czy coś. Wiecie, grafika jest dosyć prosta i... To dla niektórych może być brzydka. I teraz tak, Adam, chodzimy, spacja, skok. I póki co to tyle. Jedyne co tylko, to pozwólcie, że zobaczę jedną rzecz. Ciekawe, nie mam maksymalnych... jak to się nazywa? Nie mam optymalnych ustawień zarzuconych. Ale dobra, teraz powinno być lepiej. Gameplaya, to da się tutaj wyłączyć coś? Chyba nie. Dobra, to mniejsza. Ja powiem szczerze, myszka jest strasznie tutaj czuło. Co ja zrobiłem? Okej, okay, nie wiem. Za to, że tak. Chodzenie po tych bagnach chyba nie jest dobrym pomysłem. I okej, okay, kontrolem to coś dziwnego robię. W sumie nie wiem, czy powinienem tutaj iść, czy nie, ale powiedzmy, że tak. Jeszcze zanim tutaj, to zobaczymy, co to w ogóle to jest. Bo tak biegłem, nie wiadomo, gdzie tutaj coś jest przecież. Okej, okay, czyli to po prostu jest. Czyli jednak idziemy w bagno. Są taką cicha strasznie jest ta gra. Jak tak teraz. Fajnie by było, gdyby była trochę głośniejsza. Nie będziemy narzekać. Ważne, że jest jak jest. Journal Entry Fraglets. Okej. Okay. Czyli jakieś stworki spotkaliśmy, jej. To są nieśmiałe stworki, które są znajdowane na bagnach i w Boggy Waters. Ciężko powiedzieć, co to Waters. Ale takie różne, można powiedzieć, błoty, znaczy bagniste rzeczy. Okej, coś tutaj. Klikamy E i pozwal to odczytać tak. Usłysz wezwanie. Wyrusz na swą podróż. Dążaj ścieżką światła. Okej. Okej. Prawda, jak to ma oznaczać? Jak i tak będzie? Chociaż muszę przyznać, póki co ta gra... Poza tym, że zrobiła na mnie wrażenie trailerem, to chyba niczego sobie tak szczerze nie prezentuje jeszcze. Chociaż okej, okay, jest scenka, więc może coś nowego będzie. I żeby nie było, po tej grze spodziewałem się takiego dosyć relaksującego i spokojnego podejścia. Żeby trochę odejść od Inscription czy Elden Ringa i tak dalej. No i proszę, mam jakiegoś dużego żółwia. Marloa. I Marloa, czyli ten żółw, to jest półmityczny. Dostrzeżany bardzo rzadko. Możliwe, że raz na dekadę. Subject, czyli obiekt wielu historii. Okej. Okay. Siadam sobie na żółwia i gdzieś jedziemy. Okej. Okay. Jo, dobra, czyli to dopiero jest takie wstęp. Teraz będzie intro, tak jakby. A i tak, właśnie.
Gamebys by tam by Jonas Mankę. Jeden gościu prawie, że stworzył większość tych rzeczy. Oczywiście miał wsparcie tam przy muzyce, ale tak. A swoją drogą jeszcze tam na stronie Steamowej wyczytam, że jestem ojcem trójki, jeśli się nie mylę. Więc tak. Ale póki co rozpoczynamy tajemniczą przygodę. Miejmy nadzieję, że ta muzyka zawsze będzie taka piękna, bo coś ma w sobie ten taki styl muzyczny, podobnie jak to było w przypadku Oriego. No. Że jednak chce się tego słuchać, to jest takie bardzo przyjemne. O, tam coś uciekło? A da się coś zobaczyć? Tak, da się zobaczyć. Cokolwiek to jest. Światło. Okej, okay, czyli światło, ewentualnie można też to chyba określić jako światłość. Okej, okay, kolejne jakieś stworki, to są jakieś balony, ptaki. Nie będę czytał nazwy, wybaczcie. Ale dziwne. Ageless, czyli takie wieczne, czy nie starzejące się byty. Niektórzy twierdzą, że są bardziej rośliny niż zwierzęta. Ale okej, okay, w ogóle fajnie co światełko działa, chociaż czy takie zaawansowane systemy świetlne i takie zoom, takie widzicie te efekty, takie są potrzebne na produkcję tego typu. Tak naprawdę, jeśli chodzi o styl graficzny, jest, można powiedzieć, minimalistyczna i dosyć prosta. Żeby nie było, to nie są zarzuty, to jest naprawdę w swój sposób piękne. I jakoś tak póki co wydaje się to dobrze komponować z całością. Aquipits. Pod R coś jest. Nie wiem, o co chodzi. A. To coś, co mam pod kontrolem, mam też pod R i to pozwala wykrywać jakieś takie... efekty? Nie wiem. E. Chyba się cieszyła i coś dostałem. Okej. Okay. Lumibis, czym Lamibis. Okej, okay, czyli jakieś takie... Wieco świecące pszczoły, coś takiego, chyba tak najłatwiej to nazwać. Aha. Rozświetlają się tylko w towarzystwie. Tą oznaką companionshipu, czyli takiego braterstwa i jedności. Ciekawe. Jakby więcej światła, żeby z tego czegoś skorzystać. I tam widzę coś. To i po co, ale tak widzę, więc... O, w ogóle patrzcie, ten, jak zbieramy to coś białego, to nam się na ręce jakby chyba... dodaje. Fajne. I bez tego cel i w ogóle... Z czasem pewnie zobaczymy. I co? Idziemy tu i... zdobyliśmy. Jedno z tych trzech całych, okej. Okay. Jak to ma działać, nie mam pojęcia. Ale ważne, że zdobyliśmy. Wszystkim. Póki co, tak patrząc całkowicie szczerze, to dużo się o tym mówić nie da. Wszystko, co tu się dzieje się tak dosyć... tajemniczo, po prostu nawet nie wiem, po co to robię, co tutaj robię, wiecie? Mam więcej energii, no... zbieraj więcej energii, no okej, okay, tylko po co? I jak do końca, nie wiem, czy ja w ogóle zbieram. Ale okej, okay. Skoro też gra nam pokazała te trzy rzeczy, to może też właśnie skupmy się na zdobyciu ich. Dalej. Aż w sumie jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Czy da się jakoś to może podgłośnić? Nie. Nie, widzicie, nie ma tu opcji głośniej. Naprawdę by się aż chciał bardziej słuchać tego wszystkiego. Ale trudno. Jeśli nie dałem takiej opcji, no to nie dałem. Okej, okay, żaba się cieszy, daje nam coś i... to jest. Idźmy na białe jakoś tak i teraz nagle możemy tutaj to dać. Okej, okay. I co nam to... A, okej. Okay. Po prostu jeśli chodzi o tą energię, to chodzi o to, żeby tu łazić, szukać i w końcu... jak połazimy, pozbieramy, to dostajemy to i można robić coś dalej. Nie, to faktu, że jednak można jeszcze tutaj chyba pobiegać i wziąć to sobie na później. Albo mi się wydawało, albo z tym efektem, wiecie, trochę szybciej się poruszaliśmy. Nie wydawało, ale tak. Jak to zróbmy, bo czemu nie? Co my tu jeszcze mamy?
medytacyjny. Ładne. Jakieś zielone flamingi i... A, okej. Okay. Czyli to tylko tyle, takie coś. Dobrze. Nie wiem do końca po co, ale niech będzie. I co tu jeszcze mamy? R coś pokazuje, mamy tu 57%. A, E? Interakcja i co? Bez wspomnień, jak pielgrzymka się zaczęła. Czuję się dużo bliżej do światłości i nowego świata za tą bramą. Niebawem też je przekroczę. Niebawem też ją przekroczę. Tajemnicze, niewiadome i w ogóle. Ale tak, amnezja. 64%. Dobra. O, nie. Dobra, wniosek następujący. Te miejsca to są jakby takie punkty zapisu, a bagna zewnętrzne są za głębokie dla nas. Było do przewidzenia, ale tak. Idźmy w takim wypadku może szukać dalszych jakichś przejść, dalszych rzeczy. Nie wiem, czy się uda. No i mamy teraz tu informację o tych żółwiach. I one się nas boją, ale możemy je tak jakby uspokajać. A, wolą samotność te stwory. Dobrze, to może w sumie zostawmy je na razie. A, i kolejne jakieś stworki? A, takie kamyczki chodzące. Ładne. Według tego kiedyś wszystkie kamienie były żywe. Nawet te największe, takie jak góry. Ale dobra, zobaczmy dalej, co tu mamy za informacje. Wydaje się, że jestem osamotniony na swojej drodze. Nadal jednak, mimo to zostawiam te wiadomości za sobą, dla tych, którzy będą pragnąć podążać za siebie, dla mnie, dla moich wspomnień. Tylko ten niekończący się deszcz w końcu by ustał. Wow. Nie wiem, co to sobie ma prezentować, o co tu chodzi, ale tak, podoba mi się. O, można też kijem straszyć kamyki. Trochę szkoda, że tak straszyć, ale tak, zbieranie tej energii wydaje się być tutaj ważnym elementem. Okej, dobra. Już rozumiem. Takie elementy delikatnie logiczne. Są logiczne, raczej takie zagadkowe bardziej niż bezpośrednio logiczne. No, zobaczmy, co my tu mamy. Poza jakimś ciekawym światełkiem. Z kija. Co teraz w sumie? Ktoś mi powie, bo mamy tu światełko na kiju i co? Bo nie rozumiem. Ej, dobrze. Dobrze, to zauważyłem w sumie. Tego pewnie nie zauważył, to myślę jeszcze 20 lat co zrobić. Proszę no, nie no. Ciężko mi coś więcej powiedzieć. Gierka na razie naprawdę wydaje się prosta, trywialna i bardziej w formie jakiegoś takiego pokazu artystycznego niż czegoś więcej. Skoro tam każą iść tam dalej, to może jeszcze zobaczmy właśnie co tutaj z tymi żółwiami, co tutaj jest i tak dalej. Mam procent 85. Okej, tam jest to. I tu jeszcze coś. Spróbujmy zrobić wszystko. Okej, tak. Na żółwiach można skakać z tego co widzę. Zobaczmy co mamy tu. Okej, czyli to uruchamia nam przejście. Chodzi dalej. Powiem szczerze, że ten początek wydaje się być strasznie taki spokojny. Patrząc na to co widziałem tam dalej. I mamy 100%. Fajnie. Tak. Nie, Toń, proszę cię, gościu. Nie wiem, jak powinniśmy go jakoś nazwać. Może on ma jakąś nazwę oficjalną. Jakiś imię, coś. No ja niestety nie znam, więc powiedzmy, że niech będzie, że damy ci na imię, żeby nie było znowu Stefana albo Boba. To niech będzie może Zenon. Czemu nie? Niech będzie Zenek. Może później się to zmieni, ale tak, na razie Zenek. Puszczasz Aquipic. 100%. Tak, opuszczamy. Bo skoro jest 100%, no to co będzie nas tutaj więcej zatrzymywać? Zobaczmy, dokąd dalej to wszystko prowadzi.
Okej. Artystyczny znowu taki przelot. Piękne to. Można delikatnie operować kamerą, ale tylko delikatnie. Piękna muzyka oczywiście. I następny poziom. W sumie teraz rozumiem, czemu też w menu głównym było od razu opcja Chapter Select. Nie to, żebym ją popierał tak od razu, ale okej. Teraz tylko wykłałem kawy i tak. Nowe miejsce. Znowu budzimy się nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. I mamy jakiegoś wiewióro kotoskunksa latającego czy coś. Nie wiem. Ale tak, najwidoczniej jest to jakaś historia, jakiś powód i w ogóle. A wszystko opowiadane bez chociaż jednego słowa, jeśli chodzi o tą taką linię główną, pomijając te notatki, które znajdujemy. Nawet jeśli to jest, to nadal tylko przy użyciu napisu. Żadnych odgłosów takich słów podobnych nie ma. Powolnił kamerę myszki. Co wiecie, obrót myszki. Nowy teren. Jej. To jest chyba płaskowyż, jeśli się nie mylę. Płaskowyż tym razem. Pewnie nie jestem, żeby nie było, ale tak ostatnio. Prawie pewnie, że tak jest, bo ostatnio sprawdzałem. Zacząłem z poplateł do Elden Ringa. Jeden znajomy zawsze gada po angielsku, wszystkie nazwy gra po angielsku, no i stwierdziłem, że po prostu się sprawdzę, co to jest i... Płaskowyż i... Okej! Okay. Zaczyna się. Pierwsza zdolność, taki krótkodystansowy dash. Fajny efekt to robi. Fajne. Podoba mi się. Tak nawet bardzo. No na jedną krainę będziemy mieli się jedną mechanikę, tak prawdzie. I teraz tak, tak, no. W ten sposób będą to robić, to nawet nie będę jakoś tak szczególnie... powiedzmy zawiedziony, bo nadal to jest dosyć dobre i w ogóle, ale tak. Ci, którzy odnajdą światło, odnajdą wolność. Wiecie, to całe światło, światłość, to daylight jest jakimś istotnym czymś, ale okej. Okej. Jeśli się nie mylę, mogę źle to tłumaczyć, to teraz mówię. To chyba coś, co jest typu... cisza jest oszałamiająca, poza zewem Altiraxa. Nie mogę dalej zwlekać. Światło tej bramy mnie wzywa. Astounding czy coś, to może być inne znaczenie. Pamiętajcie, że zawsze podczas nagrania naprawdę ja się strasznie pogarszam z angielskiego, chociaż na co dzień jest to u mnie na poziomie przyzwoitym. Nie powiem dobrym, ale tak przyzwoitym. Co najmniej. Okej, pierwsza znajdźka. Tutaj mamy kamyki oraz... no, nowa żaba chciałem powiedzieć, ale to są żuczki. I jeszcze czegoś nie spotkaliśmy. Niezbyt zwinne. Ale mają wystarczająco energii, by przepłynąć, znaczy przelecieć przez kontynent bez odpoczynku. Okej. Okay. Dałem trochę światła. Dałem tego, czy światła, mówię, to światło wygląda tak białe, ale to jest energia ogólnie mówiąc. Okej, okay, tam widzę powoli chyba te kolejne też stworki, latające ryby. Bloms. Nie, to jest jeszcze następne. Mam obsesję na punkcie wszystkiego, co się błyszczy. Chciałem spłoszyć, żeby to zebrać, ale i tak było warto. Teraz tutaj, kolejna wiadomość. I tak, no nie wiem, co więcej mówić. Okej. Okay. To wszystko wygląda tak, jakby dosłownie wczoraj ludzie przechodzili przez te ścieżki, przez te mosty, tak jak ja teraz. Te szepczące wiatry w kanionach przypomniały mi o czasie przed wielkim odejściem ludzi, znaczy przed wielkim odejściem i na temat ludzi w harmonii przed, znaczy w harmonii z całym stworzeniem. Znacznie się plącze, ale jakaś głębsza historia, jakieś większe coś.
Przynajmniej tak czuję. Oj. Aha, czyli to jest takie zadanie polegające na tym, że trzeba szybko działać. A, dobra, czyli to się większa proporcjonalnie do... Aha, dobra, myślałem, że wiecie, że to jest jakieś tak... Będzie rosło, jak ja tu będę wchodził, ale nie. Po prostu w zależności od mojej bliskości względem tego czegoś, to się powiększa. Fajne. Fajne, podoba mi się. Nie jest naprawdę nic wielkiego, odkrywczego, jakiegoś bardzo nowego, ale... Wiesz, tak to wszystko razem się tak fajnie komponuje, że no... No, ja jestem zachwycony póki co. Ale też to ma być takie proste, to przynajmniej relaksacyjne będzie, gdzie można odpocząć właśnie od ponurości, mrocznych klimatów i ciężaru innych tytułów, które ogrywam. Ale póki co tak, cześć Żuczek, daj mi trochę tej energii całej. I jeszcze nie jestem przepełniony energią, więc jeszcze coś... Tu jest to chyba miejsce do medytacji, to też od razu możemy je odwiedzić. Wydaje mi się, że to miejsce ma jakieś znaczenie. A jeśli nie, no to przynajmniej pomedytujemy sobie ładnie. A powiedzmy, że jeszcze tę właśnie krainę dokończymy w tym epizodzie. A co dalej, to się sprawdzi ewentualnie później i... Po prostu, jeśli będziecie chcieć dalej to oglądać, to może będzie z tego więcej epizodów. Jeśli nie, to... Prości jakoś samemu to sobie sprawdzę i tak, jesteśmy przepełnieni energią. Jak jesteśmy przepełnieni energią, to przez chwilę mam ten przepływ prędkości, po czym możemy tą energię tutaj oddać. I chyba nie ma sensu, wiecie, jej zbierać tak od razu na zapas. Skoro tak naprawdę, no, tylko przejdziemy przez to wrota, to chyba to się wszystko resetuje. Tak jest. Tam z twórców, to nie będę się z tym kłócić. Tam dostać. A zobaczcie, tam coś lata. Takiego też. Lego. A, okej, okay. Platformy odbijające. To trochę tłumaczy, jak się gdzieś dostało. Okej, dobra, fajne. Patrzę tu może wszystkiego, ale dosyć... Tam chcemy jakoś się dostać, trzeba będzie pewnie jakoś dużo naokoło myśleć, szukać i tak dalej. Na razie się tym nie przejmujmy aż tak bardzo, no tylko... na przemierzanie tych krain. O, i widzę wiadomość. A w sumie wiadomości są dla mnie istotniejsze, jak już dajemy też jakiś właśnie pogląd na to, co tu się działo wcześniej, na jakąś osobę, która też tu wędrowała, z tego co rozumiem. Zostawiam to wszystko za sobą. Wszystkie te stworzenia i piękno, które mnie otacza. Puszczam to miejsce, by znaleźć lepszy świat. Tam w światłości. Jak wygląda świat za tą bramą? Poznam odpowiedź już niebawem. I przy okazji jest nowy stworek. Może ten brakujący? Proszę, powiedzcie, że tak. Ups, tak. Bardzo małe stworki, które poczułem się jako gromada. Jeśli zostawi się samemu, to zasłabną i w końcu zginą. O, czyli takie mocno stadne stworki. A, to były miliony. Nie. Razem chyba, tego nie ma. Miejsce też coś skrywa? Poza tym skunksokoto cośkiem? Chyba cek. To, że tutaj przylazłem, przewrócił ten kamień. A przewrócenie tego kamienia spowodowało, że...
chyba że to jest takie... Idealny pomysł, co tutaj zrobić nawet. Tak. Fajne, fajne. Fajnie wykorzystuję po prostu takie... Nadal, jak mówiłem, to wszystko jest podstawowa rzecz, podstawowa sprawa i wiele gier to robiło, no ale... Jakoś tak, nie wiem czemu ta gra ma w sobie coś takiego wyjątkowego, fajnego. Ja bym tu chciał w sumie osiągnąć. Poza tym, że tak, to chyba tam trzeba przenieść. A to ewentualnie tu bliżej? A na razie jeszcze nie będę poprawiał, tylko pójdziemy po teleportera. Czy mam w sumie jakiego teleportera? Tego. Odbijaka. Tak, zobaczmy co dalej. Dobra. Kawałek bliżej, jeśli chce się tam dostać daszem. Pewnie ten duży też się tu przyda, ale no, na razie spróbujemy bez niego. O proszę, jednak... Chyba nawet dobrze wymyśliłem, jak to zrobić. No ciekawe tak. Wiem dokładnie chyba to, czego gra ode mnie oczekiwała. No, no dobra, skoro tego oczekiwałaś, gro, to proszę bardzo, ciesz się z mojego sukcesu. A ja póki co, no zajmę się zwiedzaniem dalej tego miejsca i w sumie robieniem tych zagadek. Podkreślam, chcę zrobić to na 100%, więc dopóki tego nie będzie, to nie ma szans, żebym opuścił to miejsce. Już wiemy, że pewnie będzie opcja wcześniej, ale nie. Ja chcę tu mieć 100%, przynajmniej właśnie te wyzwania, czy krainy w miarę proste. Bo później to rozumiem, nie mieć 100% jakichś, powiedzmy, trudniejszych, większych i tak dalej. Pewnie za chwilę poznam odpowiedź na to pytanie i... Dasz? Oczywiście. Albo tam dalej. Bo tutaj właśnie jakoś tym chyba daszem trzeba będzie manipulować idealnie. Oj. Teraz mi pozostało tak naprawdę w tym momencie. Właśnie jak mówiłem, na drzewo wycelować, a potem z drzewa tam dalej. Chyba, że się mylę i trzeba iść po prostu tam. I to jakoś tam potem, wiecie, nas doprowadzi. Chociaż wątpię. Nie. No, ech. Wiecie co, po prostu spotkajmy się, jak już tam wrócę, bo trochę mi to pewnie zajmie. No dobra. A nie wiem, czy... Dasz w drzewo... Nie. Jednak nie. Drzewo nie da się. Jakkolwiek tam się dostać, to trzeba coś innego wymyślić. Nie, to też będzie za daleko, ale wiecie co, myślałem o tym nawet tutaj, w tym miejscu. Bo aż tak żal mi zostawać naprawdę to tak nierozwiązane. Ta zagadka była fajna, prosta, dla mnie przynajmniej, w miarę. Tak, zdecydowanie widać, że tutaj to nie pomoże. Bo jak zdaszuję tu nawet, to proszę. Padnę. Okej. Okay. Dalej. Chyba, że... A o tym nie pomyślałem tutaj. Prostsze niż się bym wziął i spodziewał. Tak, sam sobie skomplikowałem to niepotrzebnie. No i mamy 100%. Nie. Nie powinienem tak ciągle spadać plackiem. Ale dobra. Jednak niepotrzebnie, jak zwykle, komplikuję sprawy. A tutaj prostota i pomysłowość wygrywa nad komplikacją. Nie, ale... Tak, czuję, że czegoś takiego potrzebowałem. Ten odpoczynek po Elden Ringu. Krypszyn czy innych takich rzeczach. Czy nawet takim Days Dungeons, które niby kolorowe, pogodne, ale wiecie, tam... Też trzeba trochę skupiać się na tym wszystkim, kalkulować, przemyślać i tak dalej, a tutaj można się wsłuchać w muzykę, zrelaksować,
pochodzić przy prostych wyzwaniach platformowych. No oczywiście, czasami trzeba będzie też pomyśleć takie zagadki, no ale nadal to jest o tyle przyjemne, że można się przy tym zrelaksować. To no, powiedzmy przydatne i tak. Opuszczasz ten cały płaskowyż, tutaj nazwa. Myślę, że odpuszczam, bo po prostu radzę sobie świetnie. Ukończyłem na 100% to, co mam tutaj siedzieć i... No, znowu ta piękna muzyka. I jakieś nowe stworki, którym pokazuje kija. Informacja o kolejnym stworzeniu. I starożytni strażnicy chowają się, czy tam żyją w cieniu Wielkiego Kanionu. Wołając jednego, czy tam wołając do siebie nawzajem poprzez mgły. Nie, ale patrz, to jest po prostu takie proste, takie piękne. Istne dzieło sztuki, mówię to wam. Ja jestem po prostu zachwycony. A muzyka naprawdę, moim zdaniem nie ustępuje tej z Oriego, więc... Tak, dla mnie gra już po prostu mnie kupiła. Zobaczymy oczywiście, co będzie dalej, bo jeśli dalsza część będzie nudniejsza, albo... Można powiedzieć, dziwnie, głupio, trudna. W ogóle nie będzie trzymało takiego prostego, aczkolwiek pięknego właśnie wyglądu, to możliwe, że będziemy musieli się pożegnać z tym. No albo jak się nie będzie oglądało, bo jednak przydałoby się ogrywać coś, co też wy chcecie widzieć. Ale dobra. Idziemy jeszcze zobaczyć tutaj to coś i na tym zakończymy spotkanie na dzisiaj. Więc, Kiju, pokaż nam proszę, co to jest. Nauki. Nauka. Kazanie i tak dalej. Co dalej tam będzie, co jak mówiłem, zobaczymy już w kolejnym epizodzie. A póki co, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i jesteście tak samo zauroczeni tym wszystkim, jak ja. Tak. Do następnego odcinka, trzymajcie się i hej, hej.